Dzień dobry, dzień dobry. A co jest dzień jak co dzień? Od razu tutaj na samym początku wrzucimy do wujka BMW E36 w kabriolecie. Proszę bardzo, wujek zagląda do bagażnika. Tutaj wujek, klient sam sobie zdjął głowicę, sam ją zregenerował. Nie wiem, czy sam, pewnie oddał gdzieś, nie? I przyprowadził nam samochód, żebyśmy resztę zrobili. Bo nie wiem, co z tym zrobić. No i przykrył wszystko, także jest wszystko zamaskowane. Proszę bardzo. To miło z jego strony. Zobacz sobie, wszystko jest zamaskowane. No. Także wujek, silnik do wyjęcia. Silnik do wyjęcia, tu dwulitrówka chyba jest, bo jakieś takie małe te. Tak to wygląda. On to w ogóle zalał czymś, widzę. O, dobra. Silnik jest do wyjęcia, do weryfikacji, panewki, pierścienie, tego typu rzeczy, także... Bo to był nadmierny pobój oleju, czy... Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, trzeba by się spytać szefowej. Mamy zlecenie, robimy, tak, wujek? Klient żąda, klient płaci. Tak jest. Zapraszamy do oglądania odcinka. Zanim wrzucimy 36 do wujka, to ściągniemy klimatyzację, tak więc podstawiliśmy samochód tutaj pod stanowisko elektryczne, tu gdzie robimy klimę. Proszę bardzo, klima się ściąga. Kamil dostał tutaj E34 na zdjęcie boczków, bo to jest auto z Japonii, w której boczki się poodklejały i pan zawiezie je do tapicera. Chłopaki też zdjęli w międzyczasie pod sufitkę. I Kamil tam dzisiaj wcześniej kończy pracę, bo jedzie załatwić jakieś tematy, tak więc się zwolni tu stanowisko, a ja zajmę się samochodami, które jakiś czas stoją. Na pewno widzieliście w odcinkach, że stoją, coś po prostu nic się nie dzieje, a one stoją. Już wam opowiadam. Właśnie podłączyłem je do ładowania. Tu jest TDS-ik, poczciwy TDS-ik. Właśnie się tutaj ładuje, proszę bardzo. W TDS-iku do kontroli kompresja, ponieważ on kulawo chodzi. Podejrzenie było, że to wtrysk. Moim zdaniem jest to problem z kompresją. Ale nie wiem, czy to dzisiaj zrobimy. W każdym razie nic nie zaszkodzi, żebym podładował akumulator. A tu mamy E36. To jest E36, w której kiedyś wymienialiśmy wałek rozrządu i dźwigienki. To nie jest to, co było w poprzednim odcinku, ale to gdzieś tam, nie wiem, z 10 odcinków temu. Również ładuje, proszę bardzo. Ładuje, ponieważ tutaj jest problem tego typu, że samochód rano odpala super, a jak się nagrzeje, to odpala i nie ma mocy, dopiero po chwili ma moc. Wjadę tym samochodem na stanowisko, zobaczę, jaki jest numer sterownika silnika, podmienię sterownik silnika i autem pojeżdżę, bo podejrzewam, że tu jest problem właśnie ze sterownikiem silnika. No i tyle. Zobaczymy, czy coś takiego mam, ale jak dobrze wiecie, mam troszeczkę tych sterowników do starych BMW-ek, tak więc... Ale najpierw muszę wymontować, zobaczyć i taki sam numer znaleźć i zamienić. Panowie, pchamy! Zapraszam! Jedziemy! Raz, sam jedzie! Razem! Proszę Państwa! Samo jeździ! No! Aż mi but wypadł! Człowiek! Dobre hamulce! Dobra, dobra! To co, robimy wyścigi? Przyspieszenie ile? No, przeciążenie! Słuchajcie, 2G! O, dziękuję za uwagę. Pamiętacie temat z poprzedniego odcinka? Adrian wymienił tutaj w X-trójeczce wentylator nadmuchu. Wymienił również mięsnego jeża. Ciekawe, czy widzowie pamiętają mięsnego jeża, co? Wujek, ty pamiętasz mięsnego jeża? Coś kojarzę. Coś kojarzysz, no dobra, dobra, dobra. Taka bardzo fajna pani zrobiła mięsnego jeża. Tak. Fajnemu chłopakowi. Tak, można przy jedzeniu takiego mięsnego jeża zaśpiewać sobie piosenkę, już to nie będziemy tego... Tutaj będzie, nie, tak, bo słuchajcie, nie wiem, czy YouTube udźwignie nasze śpiewanie, nie? Dobra, zobaczymy, czy działa. Sprawdzałeś pewnie, tak? Ale sprawdźmy, żeby komisyjnie razem z widzami czy to zrobić. Czy z nowym jeżem działa lepiej? Tak mi się wydaje, że jest tak? chętniejszy do pracy. Tak, no bo wentylator swoją drogą, dobra, włączony. Nie no. Nie, jest lepiej. Jest zdecydowanie. Lepiej. No dobra, czyli to była słuszna decyzja, żeby wymienić dwie rzeczy.
od razu, nie? No jeżeli tu nie działało, to wiesz, a tym bardziej, że ten wentylator ciężko chodził, więc opornik dostał już swoje. Dobra, zamieniamy samochody. Słuchaj, dostaniesz BMW E90 z silnikiem Valvetronica. Od razu ci pokażę, o co tu chodzi. Znaczy, tu jest serwisik w ogóle, nie? Serwisik wszystkich filtrów. Otwieramy. I najważniejsze, potężny wyciek płynu chłodzącego. Widzisz ten przewodzik tu? Oj. O, widzisz ten przewodzik? On wchodzi tam w blok. Przewodzik przyjedzie. Dobra. Albo już przyjechał, jeszcze nie wiem, jest godzina. A, przyjedzie. Ale w międzyczasie możesz go wymontować i zrobić serwis, nie? Czyli komplet filtrów, olej i kontrola w ogóle samochodu całego. Dobra, zamieniam ci samochód. No dobra, słuchajcie, Kamil pojechał, swoje zadanie zrobił. Auta się ładują. Tutaj przyjechała siódemeczka z auta.ch. Tu się chłodzi samochód i tak naprawdę zajmę się najpierw tym samochodem. Słuchajcie, to jest auto, w którym był problem z nastawnikiem turbosprzężarki. Oczywiście nastawnik został wymieniony gdzieś w jakiejś firmie i wyrzuca sporadycznie błąd regulacji turbosprężarką. Tak więc zdejmę nastawnik i zobaczę, czy nie stoi tutaj... znaczy pewno stać nadębowo nie, no bo jak sporadycznie wyrzuca, to prawdopodobnie ta zmienna geometria się przycina, tak więc tutaj to porozbieram na tyle, żeby tą zmienną geometrię rozruszać. No chodzi lekko, słuchajcie, ta zmienna geometria, ale przesmaruję ją na wszelki wypadek. No dobra, słuchajcie, przestawiam sobie samochody. W każdym razie, jeśli chodzi tu o ten pojazd, co ta zmienna geometria, łopatek tam, takie podejrzenie było. No wszystko działa tak jak trzeba, tak więc zamówiłem na podmiankę czujnik ciśnienia do ładowania. Jutro będę testować. Jak jeszcze Kamil był, to tutaj pozdejmował te boczki. Proszę bardzo. A ja idę wstawić na stanowisko E30, która się tu ładuje, żeby zobaczyć ten sterownik silnika. A wjadę sobie na stanowisko, no bo to trzeba tu zdjąć schowek, żeby dobrać się do sterownika. Kluczyki od E30 są. Najpierw odpalimy, zanim tutaj odłączę. Zobaczymy, jak odpali, jak działa. Uch, ale dzisiaj skwar. Dobra, mamy. Pasuje. Uhuhu. Dobra, boosterek trzeba. Trzeba jakiś wspomagacz. Słuchajcie, bo jest słabiutko. Wspomagacz podłączony. Zobaczymy teraz, czy się uda. Dobra. Kurna, Olek, słuchajcie. Tak to jest, samochód tyle czasu stał. Spróbujemy z pedałem gazu w podłogę. Jest, mamy cię. No dobra, to wjeżdżamy. Korbotronik i działamy. Schowek rozebrany, sterownik wyciągnięty. O, ledwo co tu widać. No dobra, końcówka 174. No dobra, to co? Idę szukać. Proszę bardzo. M40B16, także trafiony, zatopiony. Podłączam. Składam i testuję. Pojadę do domu, zobaczę, jak rano odpali, jak to się będzie zachowywać, tak żeby mieć 100% pewność. Najpierw podłączę, żeby zobaczyć, czy działa, jak odpala. Dobra. Coś tutaj wszystko ma być. Nie w tą stronę. Słuchajcie, odwrotnie chciałem. No dobra, odpalił, także nie ma co gadać. Zobaczę, dam mu trochę gazu. No i słuchajcie, kochani, z samego rana nie ma opierdzielania się. Zobaczcie, co się dzieje. Tadam! Silniczek wyciągnięty. Ja to szanuję. Kurna, elegancja Francja. Kurna. Teraz będzie można swobodnie tu porobić pod maseczką, nie? Słuchaj, u mnie jest koń, nie? To będzie trzeba przynieść.
bo był zabrany do jako, dobrze, wiesz, tam... Eksponat. Eksponat, tak, dobra. To jedziemy. To już tam będzie ten... Adrian, to sobie go przyniesiecie. Bo tam... tak. Tutaj z samego rana piękny wóz do nas przyjechał. Proszę bardzo. Zobaczcie sobie. 840 w benzynie, Grand Coupé, piękna linia, piękny samochód. Jest to przedzakupówka, sprawdzamy auto, co tutaj w trawie piszczy. Proszę uprzejmie, tak wygląda samochodzik. Bardzo fajny, naprawdę mi się podoba. Pokażę wam w środku, korzystając z okazji, jak taki samochód mamy u nas na pokładzie. Proszę uprzejmie, środek w takim kolorze. Grand Coupé to jest bardzo fajny wymysł. Moja ulubiona linia. I czy to było w szóstce, czy to było jest w czwórce, to naprawdę mi się podoba. Proszę bardzo, zobaczcie, to jest fajne, bo tu z tyłu jest bardzo dużo miejsca. Wbrew pozorom, jak ktoś nawet wysoki z przodu jeździ, to i tak jest dość sporo miejsca. Proszę bardzo, tak to wygląda. Otworzę bagażnik. Zobaczcie sobie. O, są dociągi. No i słuszna jednostka, 3-litrowa o oznaczeniu 4.0. I tyle, pojedziemy później na próbę, zobaczymy, jak to się sprawuje. Kamil zrobił odczyt błędów, czyli mamy tutaj jakieś błędy tego typu, jak wewnętrzny błąd oprogramowania systemu SAS, ograniczenie funkcji podłączenia urządzenia mobilnego. Tak naprawdę to jakieś są programowe tematy. W każdym razie kasujemy to wszystko, bo samochód i tak czy siak będzie kupiony, tylko chodzi o to, żeby po prostu właściciel, nowy właściciel wiedział, o co tu chodzi, jak to wszystko wygląda. Kamil właśnie sprawdza amortyzatory, sprawdza hamulce, tego typu rzeczy. Proszę bardzo. I też Kamil, jakbyś mógł, to też sprawdź powłokę, nie? To plastik? Pewnie tak. To zobaczymy. Wiesz, wiesz, te samochody wszystkie takie są już, nie? No tak to ładnie wszystko wygląda. Nawet te tarcze, kurde, chyba wymieniane w ogóle. Nie? No z tyłu są delikatnie odbite klocki, no ale jak no, ale... będzie bicia, to... No właśnie, no to nie ma problemu. No. Kamil sprawdza samochód, a tutaj przyjechał kolejny samochodzik na sprawdzenie, proszę bardzo. Szefowa robi inspekcję, robi zdjęcia, żeby później nie było, że jakieś uszkodzonko się przytrafiło u nas w warsztacie. Także później tą trójeczkę będziemy sprawdzać. Jest to auto jednego z panów, który pracuje w Bawarii. Fajny samochodzik tak naprawdę, 90 tysięcy przebiegu. Także zobaczymy, jak to wszystko tutaj wygląda. I co tam, Kamil? Te błotniki przód jednak nie są plastikowe. Jednak nie? No, no to elegancko. Taki dźwięk wydały. Tutaj gdzieś ten, gdzieś było przykaczone, jest wyrwany ten odbój taki do osłony i osłona, nie? A, osłona. Na taki, nie wiem, na nicie takim. Tak, dobra, czyli tutaj odbój, dobra. Zobacz, jakie tu leje, jakie rozwiązanie fajne. Poczekaj, poczekaj, aż pokażemy widzom. O kurde, poczekaj. No rzeczywiście. A ja, Kamil, wczoraj za E30 się wziąłem i mówię, co tak śmierdzi, nie? No. Przewód paliwowy jeszcze wymieniałem. Aha. Jaka E30? Ta, co stała tak długo, nie? Co tam, sterownik jeszcze musiałem podmienić. Ale myślę, że tam będzie trzeba podmienić jakiś czujnik czy cokolwiek, bo dalej jest ta sama sytuacja, która była. No ale dobra, to będziemy walczyć. Dobra, lecimy. Bardzo fajna fura, bardzo długa. Jak to Kamil mówi, słuchajcie, szczupak. Nie? Fajny samochód, mega mi się podoba. Tak naprawdę. Słuchaj, a z tymi błędami tam przechodziłeś przez te błędy czy cokolwiek? Przeszedłem tam przez ten, że tam nieprawidłowe oprogramowanie tego sterownika SAS. Mm-hmm. To tam było, że błąd wystąpił mniej niż 3 razy i jest sporadyczny i należy go po prostu skasować. A w ogóle co to jest ten sterownik SAS? Sterownik wyposażenia dodatkowego, coś takiego. Szefowa na przykład ma to, ten taki sterownik, tylko jest
nie ma z nim komunikacji, bo to pewnie coś tam było te policyjne. No bo szefowa ma auto po policyjnej, tak, widocznie ja to były te dodatkowe właśnie i, te. I tutaj jak przechodziłem przez to, to tam było, że można w tym sterowniku tam dokodować właśnie jakieś mnóstwo asystentów i tak dalej, i tak dalej. Także może być tak, że tu po prostu ten samochód jest przygotowany na przykład na jakieś tam doposażenie, ale po prostu są nieuaktywnione, nie? Oprogramowanie. No dobrze. Ale nie wiem, to taki mój domysł. No nie wiem, czy to tak, czy faktycznie tak jest. Mhm. Oponki z którego roku? Patrzyłeś, czy? Nie patrzyłem z którego roku, no ale. No to dwuletni samochód. Jeszcze, nie? Dwuletni samochód to jest przebieg 44 tysiące. No to tak naprawdę no, na spokojnie, nie? Przy 60 można zrobić taki grubszy, czyli świece, olej w skrzyni biegów, nie? O. Ale to fajnie jeździ nawet. Co, Kamil? Fajny samochód, naprawdę mega. Aż zazdraszczam, bo tak naprawdę to mój dobry znajomy kupuje ten samochód. A tobie jak się podoba w ogóle taki wóz? Znaczy, z zewnątrz fajny, no a w środku to BMW jak BMW. BMW jak BMW, nie? Fajnie, że tutaj tego tableta nie ma za dużo, są te przyciski, to mi się podoba bardzo. No bo masz te wszystkie takie podstawowe, nie? Nie musisz wyszukiwać. A w tych nowych rzeczywiście jest tak, że żeby coś tam głębiej, no to musisz tutaj po prostu kombinować i się rozpraszasz, a sam iDrive na przykład jest bardzo fajny, nie? To dla mnie iDrive to jest mistrzostwo świata. Jak tutaj, Kamil? No, prawy amorek tylny. Wylany? Zaczął tak wylewać. Jest trochę przypocone przy prawej półosi z przodu. Ale oni wymienione jest. Tak właśnie, jakby to było wymienione i wyczyszczone. Bo właściciel mówił, że był wyciek z uszczelniacza i to zrobili, nie? No, także ten amorki tył z przewodu paliwowego nie cieknie póki co, bo jest sucho. Jakieś tam błędy mało znaczące były, nie w silniku. I jeśli chodzi o lakier, to z drugiej strony pod napisem Sport jest tak, 280, 290. Tak, ale mówił, że to tak, to wszystko mi to opowiedział, więc tutaj jakiegoś dramatu nie ma. Do Adriana wjechaliśmy z powrotem, słuchajcie, BM-ką, silnikiem Valvetronic, w której Adrian wymienił kruciec wodny, bo słuchajcie, okazało się, że jeszcze jest pęknięta chłodnica. Także tu się niezłe ciśnienie robiło. Prawdopodobnie wszystko się zepsuło przez to, że wentylator nie działa, tak? Pokażemy może tu widzą, zaświecisz tam? No pewnie, tylko nie wiem czy... A, nie będzie widać. Nie słuchajcie, będzie widać, no tutaj po prostu jest taka kreseczka, o. Pękło i koniec, także tak. Chłodnica jedzie, wentylator jest i Adrian ma dodatkową robotę. Wujek silnikiem wyjechał, tak więc dostał tutaj na serwisik samochód na wymianę oleju w automatycznej skrzyni biegów, a ja sobie w międzyczasie usiądę, zrobię kosztorysik, pozamawiam części, bo tutaj w tym silniku do wymiany jeszcze jest rozrządzik. Jest w fatalnym stanie. Tam coś popękane, wujek, jest w tym rozrządzie? Tak, no łyżwa jedna jest. A, okej. Okay. Niekompletna. Okej, okay, czyli pewnie dlatego pan na tym poległ i zdecydował już robić pełny po prostu remont, nie? I tyle. Czy pan Kamil gotowy na jazdę testową? Tak. To jedziemy. Wracamy z jazdy testowej i tak naprawdę nie mam uwag. Nawet ten wylany amortyzator nie czuł, żeby tam coś źle działał. Aczkolwiek to jest początek, tak, Kamil? No to jeszcze chwilę, ale i to tak naprawdę jedna uwaga. No, dobra, okej, okay, żebym po prostu wiedział, co tam panu powiedzieć, który to kupuje, bo to pan chyba z Krakowa, czy skądś, czy, no skądś tam, zlecił nam po prostu, że tak powiem, na odległość. A że to sprzedaje ten mechanik, czy sprzedawca, nie wiem, ktoś z Bawarii po prostu, nie? Nie wiem, czym się tam zajmuje. I że nas zna i współpracujemy, no to nam zostawił na dwa dni i mówi, dobra, to se sprawdzajcie. No i tak, no. Jakieś tam zaufanie jest, nie? Ktoś zamawiał deszcz? No, tak, już jest od rana, że dobrze, że w końcu dobrze, nie?
Słuchaj Kamil, jak tam temat tego samochodu, co robisz diagnostykę? No jakieś tam błędy były od regulacja sondy i tak dalej, no samochód generalnie obroty są równo i tak dalej, ale trochę takie wibracje po prostu czuć na całej budzie. No i jeden wtryskiwacz wchodzi poza skalą, a reszta też nie chodzi, a to jest super. No bo tam się świecił czek, ale jak ja go odpalałem, to on tak odpala, jakby któryś wtrysk puszczał. Mhm. To no dobra, to wjeżdżamy i zobaczymy, jakie tam indeksy są wtrysków i nie wiem, czy ten jeden pierwszy wtrysk w takim razie nie wyjmiemy i nie zobaczymy, czy on nie puszcza czasem, nie? Tu się wtyczki najwyżej wszystkie odepnie i zrobimy to po swojemu, żeby przetestować, nie? Mhm. Bo z tego, co wiem, to w Bawarii są dostępne wtryski na miejscu, więc jak coś, no to telefon, decyzja i jedziemy z tematem, tak? Mhm. Dobra, to wjeżdżamy. A tak pięknie było! Kurna! Dobra, to co, wsiadam? Tam laptop jest. Laptop jest, tak? Na siedzeniu? Tak. Dobra, to zaraz sobie poradzimy. Widzę, przygotowałeś wszystkie. I co? Który indeks mają? Szóstka? 38, 11, 10 chyba. Tak, a, 10. Czyli też są różne, nie? To co, kręcisz, czy ja mam kręcić? Mogę ja. To kręć, a ja już tutaj sobie będę obserwował, co się dzieje, nie? Dobra, patrzymy. Ale leciutko prześwita ten tu. Taka kropeczka się zrobiła. Nie wiem, czy ja dobrze widzę, czy nie. Zobacz, to jest. Ja dobrze widzę, że to kropeczka, czy nie? No. Tylko nie. Nie, no to jest po prostu, że. Tu. A, okej. Nie ma nagaru, nie? Na tej kropeczce. Nie ma nagaru. A reszta jest okej, okay. Wygląda, nie? Bo tu powinno iść paliwo, nie? Normalnie. Tak, tak, no jest podłączone i ten. Bo wiesz, no paliwo idzie, jeżeli coś z wtryskiem jest nie tak. No to widocznie nie po prostu końcówka zatrzymuje paliwo, ale no... No tak. Ale źle podaje. Źle podaje, dokładnie. Dobra, ja dzwonię do pana i powiem, że tutaj najgorzej chodzi jeden wtrysk i proponowałbym go wymienić, nie? Tylko idę zobaczyć, jak dostępność. Mhm. One trzy koła teraz, tak? Tak. Masakra. Zobaczymy, ile tam zniżki mamy, nie? To może coś tam zawsze poratujemy pana, nie? Znalazłem z indeksem 9, 4 sztuki. Pierwszą lepszą podpięliśmy i sprawdzamy. Mokry. To od razu się go można pozbyć. Elegancja Francja. No to co? To spisać tylko ten kod, można jechać z tematem. Słuchajcie, tutaj jedziemy samochodem na próbę, w którym Adrian wymienił chłodnicę. Wymienił chłodnicę, wymienił też wentylator. Wszystko działa. Jedziemy na próbę. Tak, żeby po kolei te samochody wszystkie poogarniać. Tam się Kamil udało zakodować i tak dalej. Mhm. Przygotowany też do jazdy testowej. Tak. Odpalałeś? Odpalałem. I co? No wiadomo, to pierwsze odpalenie zawsze. Znaczy nie, no generalnie ja mam wrażenie, że chodzi jak samitniej. Tak? I korekty się poprawiły. Tak? A widzisz, kurna, to ja nie wiem, skąd te używki się Kamil tam nabrały. Znaczy ja wiem skąd, no bo jak my... Był taki okres, że co tu się dzieje? Nie wiem, no gość, nie wiem. Ja pitole, co tu się dzieje? Wszyscy naraz, widzę, wjechali. Wszystkie te... wszystkie hurtownie. No właśnie. No nie wiem, czy to jest 2005, bo żadnej nie mam tej. No to wejdź może 2006, no. Bo to 2008 to na pewno nie. 2006 albo 7 może być. Od 5 do 7, do 8. Bo to Valvetronic jest. On też ma gaz, ale ja gaz wyłączyłem, więc... Mhm.
Ale łączy się z czymś tam w ogóle? Znaczy łączy się, ale nie ma wartości żadnej temperatury. Okej, okay. No dobra, bo tutaj tak jest właśnie w Pimertulku. Dobra, to wiesz co, to nie jedziemy za daleko, bo szczerze, żeby nie było jakieś, wiesz, nam tu nie wybuchło coś. Zawracam na pierwszym lepszym skrzyżowaniu, podłączysz Istę i będzie wszystko jasne. No dobrze, wjechaliśmy, słuchajcie, do nas na stanowisko. Podpinamy Istę, sprawdzamy tutaj, co się dzieje. Dobra, ciśnienia za dużego nie ma, wszystko wygląda dobrze. Wentylator chodzi. Dobra, to chyba będzie dobrze, no. O, proszę bardzo, wentylator sobie śmiga. Najważniejsze, że nie ma za dużego ciśnienia, bo już wczoraj to mieliśmy podejrzenie, że tu głowica pierdnęła czy coś. To co, Kamil, tu możemy zakończyć temat. Dobra, to tu kończymy. O dwójka wystawiłem samochód po przeglądziku. Także wjeżdżamy do wujka zabytkowym dieslem. Tak? Wujek, to już jest zabytek? Nie. Nie jest zabytek, tak? Dobra, to zobaczymy, jak odpali. Trzymaj. Także wujek, tutaj bardzo cię proszę, żebyś zmierzył kompresję. Kompresję. Ale wężyki ktoś tu porobił, bo to u Bogdana było. Na garzynie coś tam robi. Tam coś zaślepione jest. Dobra, uwaga, uwaga. No tutaj 3 dni będą się czarły te świece. On nie równo tak. Ma tak, nie? Moim zdaniem on ma niższą kompresję na tyle. Podobno na pierwszym taki nie trzeba, może. W każdym razie każdego trzeba. O tak. Dobra, pierwsza. Nawet znalazłem końcóweczki. Wujek, także nie wiem, które tam sobie będziesz chciał wykorzystać, ale zobaczcie, mamy do mierzenia kompresji. Zegar. A próbowałeś kiedyś dmuchać w taki zegar? Ile byś wydmuchał? Czy ty się dobrze czujesz? To... Ile wujek byś barów nadmuchał? Wujek, to myślę, że z 5. Wujek, kiedy ostatni raz robiłeś TDS-a? Przyznaj się bez bicia. Wujek, miał TDS-a. Ja też zresztą. Ile razy głowicę robiłeś? Nawet remont robił, słuchajcie. Co tu tam za... F-16? Nad Raszynem? Nad naszym niebem coś lata? Nie pamiętasz? Ja też nie pamiętam, szczerze. A pamiętasz, ile tego przyjeżdżało? Od groma, a to świece, a to przekaźnik przecież tam jest taki od świec, nie? Z bezpiecznikiem. On, jak on tak podskakuje, on generalnie odpalił bardzo ładnie. Tak, on odpalił taki, bardzo taki ładnie. Długi postój. Aha. I on jak tak podskakuje przy dodawaniu gazu, to on może być, mieć wyciągnięty łańcuch i mieć przestawiony drążek. No to wujek, to dobrze mówisz, bo, wiesz, bo tutaj, tu się robi korektę. Mi, tak. No. To zdejmuj pokrywę, to jest chwila tutaj, no. I byśmy zrobili korektę... Przynajmniej zweryfikować, nie? Tak. Bo powiem też, to jest dla mnie dziwne, bo to było u Bogdana. Bogdan tam te wtryski sprawdzał, coś robił, więc ja jakoś też mi się nie chce wierzyć. No. A tutaj, słuchajcie, drodzy widzowie, tutaj się co 200 tysięcy robi korektę wałka rozrządu. Bo się wyciąga łańcuch, ale można tą korektę zrobić, czyli przestawiamy delikatnie. No, nie sprawdzić, no. To wujek, no to słuchaj... Jesteś samodzielnym mechanikiem, więc bardzo proszę. Ty to powiedziałeś. Ja to widzę. A nie jesteś? Się okaże. Jaki tu przebieg jest? 250, ale ja w to nie wierzę, nie? Na jedno koło. Na jedno koło, dokładnie. To jest TDS, on to z milion ma. Faktycznie, bo tu to tak wygląda, ale tu to taka wąciutka ta głowiczka. No bo tu jest jeden wałek, wujek. No, wujek Kamil, jest jeden wałek, nie? Ale to się też, tą korektę to się łatwo robi, no. Dobra. Jedziemy teraz tym benzynką z bezpośrednim wtryskiem paliwa N43. Zapraszam, Kamil. No dobra, lecimy teraz tym po tym wtrysku. Zobaczymy, jak odpali w ogóle. Pyk, pyk. Nie, no, odpalił dużo lepiej. Nie było też idealnie, ale odpalił lepiej niż odpalał na tamtym wtrysku. I...
praca jest o wiele lepsza. Bo trzęsło nim, nie? Tak, tak, no ale to było czuć na kierownicy delikatnie. Nie, jest naprawdę, kurde, to no. Pan to ma szczęście w ogóle. Mówi, ostatnio pan mi włożył używkę, pan to da radę. Mówię, no dobra, nie, ale bez gwarancji. Na chwilę wziąć za to, kiedy... Nie, już ustaliłem, 500 tak. zł za wtrysk, no plus diagnostyka, wymiana, nie? Mówi, Jezu, to tyle teraz te wtryski kosztują, no kurde, no i co poradzisz? No nic nie poradzisz, nie? Masakra, ale w ogóle są te wtryski. Bo był taki moment, że nie było. Normalnie w Bawarii mają 10 sztuk w magazynie na miejscu. No i bardzo dobra wiadomość, słuchajcie. Pan Krzysztof od M6 znalazł łożysko do M3. O. U jakiegoś dealera w Niemczech. Tylko trzeba się tam zarejestrować, coś tam, coś tam. Może nam to ogarnie. Super, nie? No pewnie. A nie dokończyłem tematów w poprzednim nagraniu, że te wtryski też mamy, bo to było tak, że był taki moment, że te wtryski były w miarę w dobrej cenie, bo one były tam po 1250 zł, nawet po 950 można było kupić na internecie i to był taki okres, że po prostu wymienialiśmy kompletami, nie? Więc wiesz, jak tam były dwa na przykład złe, a cztery dobre, no to one nam zostały, tak? I dlatego je mamy po prostu. To nie jest tak, że mamy używane wtryski wyjęte z samochodu i które były niesprawne, nie? 100%. Także tak. Wracamy właśnie z jazdy testowej, stoimy na światłach i powiem wam, że mam wrażenie, że samochód chodzi jeszcze lepiej niż jak wyjeżdżaliśmy. Kasowałeś adaptację czy coś? Nie? Noxa kasowałem adaptację. Okej, okay, no to wiesz, to może to się wszystko fajnie ułoży. Podłączysz jeszcze, sprawdzisz tą korektę? No mogę. Ja bym to zrobił, nie? I zobaczymy, czy... Czy jest jeszcze lepsza niż jak ten, jak było? Nie, no dla mnie jest petarda. Trochę benzynką tak czuć teraz, nie? To trzeba zobaczyć, ale wiesz co, tam się trochę tej benzyny nam... No polało. Polało, ale nie, ja nie czuję takiej... Znaczy będę puszczał test i tak, no będzie to, odpalony, tak, to zobaczymy. Wjechać do środka chyba tak, bo chyba kurna, tak. Dzisiaj to taka pogoda jest. Nawet dostałem SMS-a, że mogą być urwani chmury jakichś innych... Historię, sorry, jesteśmy po obiadku. Przyjmuję się, a to by się przyjęło, Kamil? Ty tak nie masz, bo ty to jesz powoli, delektujesz się tym jedzeniem, a ja to jak w wojsku, wiesz. Jedzenie, ciach, 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 bo zaraz zabiorą, wiesz, inne pokolenie. To co, patrzymy, czy nie cieknie? Patrzymy, czy nie cieknie, a ty szybko podłącz się, zobaczymy jak tam korekty, żeby tak w 100% nie zje. Sprawdzone, nie? Nie, jest czas. Jest okej. Okay. Ja też nie czuję takiego, wiesz, no tak. To gdzieś tam ci zaleciało. Dobra, podłączaj kompa i sprawdź. No super korekty. No możesz go tam przegazować trochę. Poczekaj, pierwszy, tak? No i pierwszy chodzi super, znaczy super, no. No wartości są wszystkie zbliżone. A jak było wcześniej? No ten pierwszy to wychodził tam 350. A po zamontowaniu tego wtrysku? To tak jak teraz. A, czyli się nic nie zmieniło. No dobra. Dobra, Kamil, to składaj, a ja panu wysyłam SMS-kę. Jak tam, panie wujku? No pokrywa zdjęta, zaraz zobaczymy. Ustawiasz go. My chyba nawet mamy gdzieś blokadę, tak, wałka. Tak, mamy no? Blokadę wałka, bo ją się zakłada. Tak. I ileś tutaj milimetrów musi, tak, być ten. Ja już dokładnie nie pamiętam, ale to. Też nie pamiętam. Zrobimy to na oko, że tak powiem. Na czuja. Na czuja i tyle. O, ktoś tu silikonu nie, nie żałował. Co, to wygląda jakby głowica była robiona. Bo zobacz, są świeże nakrętki, no, szpilki, nowe. Wszystko tak ładnie tu wygląda, jest nie? Jest opis, okej, okay, N... Znaczy, czyli była... N jak nie naprawiaj. Tak. Tak, już szczelka wygląda świeżo, nawet nie jest zabrudzona. Dobra, to wujek, to chyba twoja intuicja mechanika dobrze podpowiedziała, że trzeba zrobić korektę. A pamiętasz, że po naprawie głowicy często było tak, że po jeździe testowej też trzeba było zrobić korektę, nie? Dokładnie. Właśnie z tymi wałkami to akurat tak było. Jak o tym powiedziałeś, to dopiero mi się przypomniało. A tak naprawdę, o właśnie, teraz mi się przypomniało, o. Bo tu wałek, jak jest wszystko fabrycznie, to te ząbki mają być tu równiutko. I tu się jakoś to nakłada, nie? Jakoś tak. No i tyle. Dobra. Co u pana, panie Adrianie, jak tam koło czekamy, pasowe? No wymontowane. Czekamy na koło, tak? Na koło,
koło jest. Koło się wykołowało. Koło się wykołowało. Słuchajcie, dzisiaj przyjechał samochód na lawecie stałego klienta z awarią koła pasowego. Życie. No, widzę pana Adrian składa elegancko. A u pana wujka jak tam? Ustawione? Ustawione. Dużo było przestawione do dużo. Ustawienia? Dużo, tak? Dużo. No. I co, od razu o-ring? No tak, bo to było wklejone na silnik. Jedziemy wujek na próbę, mają ten o-ring na miejscu, więc go przywieziemy, tak. Dobra. Żeby po prostu, bo jutro mamy trochę przeglądów takich, gdzie klienci czekają. To co, Kamil, lecimy białym sprawdzić? No, to weź ten, co błędy, te błędy. Tak, no to, ale to, tableta to weź tableta, ja przestawiam ten samochód i lecimy. No. Dobra, opowiadaj mi, co tutaj się dzieje, bo wyskoczył błąd, jak jechaliśmy. No po prostu nie jest niewystarczające ciśnienie do ładowania. No, no to co, no to, to turbo sprężarka, proszę pana. Bo czujniczek jest ok, a błędy są regulacja, tak, czy coś? Ciśnienia? No. Czy za niskie ciśnienie? Po prostu. Nie wiem, no. No nie pamiętasz, dobra, nieważne. W każdym razie jak robisz podgląd, to nie pokrywa się doładowanie z zadanym doładowaniem. Tak? I tyle. Mm-hmm. Dobra, to wracamy do warsztatu i to już jutro do pana będę dzwonił w tej sprawie. W sumie tutaj tą turbosprężarkę się łatwo wyjmuje, więc może pan się na to zdecyduje. Ale on nie ma mocy, wiesz co, ja czuję, że jest słabo. Dobra. Tam coś tam dobija tak na koniec, ale generalnie to ma cały czas za mało. No, no niby ta zmienna geometria chodzi, ale to wiesz, no może turbina nie wyrabia na robocie i tyle. No dobra, tak naprawdę do testu ja zaleję jeszcze tutaj środek czyszczący do układu paliwa, bo samochód też długo stał. Tak naprawdę samochód mało jeździ. Wklejemy. Od razu w tym miejscu przypominam, że mamy w ciągłej sprzedaży środki czyszczące do układów paliwa. Jak ktoś jest zainteresowany, to wie, co ma zrobić. Dobra, wyjeżdżam. Auto do testów i wjeżdżamy do wujka autem, w którym są dziwne odgłosy podczas pracy silnika. Klient przyjechał właśnie na 8.30, tak więc wjeżdżamy. Kamil tutaj zrobił diagnostykę TDS-a, no i co, wyszło, że jest, zobaczcie sobie, wyszło, że jest odłączony EGR, ale on na to stukanie nie ma wpływu, wyrzuciło też nam czujnik ciśnienia do ładowania. Kamil teraz bada, gdzie to puka. Ja już wcześniej to słuchałem i mi wujek wychodzi na to, że to pierwszy wprysk. Zaraz zobaczymy, co Kamil na to. I co? Nie wiem. Nie, jakoś nie widzę. W tej okolicy generalnie jest taki tlek, którego nie ma dalej, ale ja... Jak obsłuchiwałem, to wtrysk. Do wtrysku się patrzyłem. Weź jeszcze raz. I właśnie wtrysk weź tutaj, o, w tym miejscu. O tak, tu dokładnie. I porównaj do innego. I czym dalej, tym ciszej. To jest taki dźwięk, jakbyś walił łyżką w garnek. Tak, na tym, nie? Ja zobaczę, czy są dostępne wtryski całe, wujek, nie? I byśmy podmienili wtrysk, to? Może testować ten wtrysk. No, bo on tak puka, powiem ci, fatalnie. Lepiej chodzi po tej regulacji wałka. Typowe spalanie. No właśnie. No dobra, to tyle. Udało mi się zamówić ten wtrysk u producenta, czyli 4 dni z Niemiec. Boscha. Bosch 400 zł. Nowy czy po fabrycznej regeneracji? Nowy. Też są po fabrycznej regeneracji, ale są niedostępne i wtedy kosztują połowę ceny, ale ich po prostu nie ma. No i tyle. Słuchajcie, tutaj u Adriana auto na przeglądzik, serwis skrzyni biegów, serwis olejowo-filtrowy ze wszystkimi filtrami, przegląd auta, kontrola przewodu paliwowego,
I tyle. Wujek czeka na klienta. Klient chyba już właśnie przyjechał. Zaraz idziemy zobaczyć. Z tym, że czekamy jeszcze na te poduszeczki, które mają przyjść. Mam nadzieję, że przyjdą. Dlaczego? Pod silnik. I też ma przyjechać jakiś samochód, który czeka na wymianę oleju, ale to wjedziemy do ciebie, nie? Tak, żeby od ręki załatwić. Chłopaki sobie tam pracują, a ja pokażę wam, co tu u Kamila. U Kamila BMW X5. To chyba z tych ostatnich, nie? Kurna, jaki ładny. Silnikiem 4, oznaczenie 4.0, a czyli 3-litrowa benzynka. Kamil właśnie tutaj wyjął filterek. Jak to, panie Kamilu, wygląda? No jest trochę... Opiłków? Zanieczystości. Rzeczywiście. No, jakiś tam taki ziarenko jest. Zobaczymy, jaki przebieg. No jest, widać, że na dotarciu jest silnik po prostu. Aż jestem ciekaw, jaki jest przebieg, nie? No. Dobra, co? Filterki masz, bo wszystko jest. 1000 km na przykład, to nie wiem, czy jest sens resztę filtru zmieniać na przykład. No słuchaj, zakręcisz, opuścimy, sprawdzimy, no. Dobra? Mhm. I tyle. Wszystko, Kamil, sprawdziłem, także tylko filtr oleju, bo tu jest 2000 km przejechane. Więc wiesz, te opiłki to jest wiadoma sprawa, nie? Skąd są? Jak to tu wszystko wygląda? Kurna, jakie cewki wielkie. Nie? No, coś się pozmieniało, taki jakby radiator nawet mają. Odprowadzenie czy coś? Kurna. Interkuler wodny. U Adriana samochód na kontrolę i się okazało, że już jest mokro w sterowniku. Słuchajcie, dzwonię do pana, bo pan tu też chyba z Radomia przyjechał. Czy go zabierze i przyprowadzi w poniedziałek, czy jak to byśmy, wiesz, zabezpieczyli na tyle, nie? Ale już najpierw zadzwonię, ustalimy. X do wyjazdu, tak? Tak. To zaraz go załatwiamy, tylko już tu chcę na gorąco załatwić temat. Dzień dobry, Adam, kąt się konia. Witam, witam. No powiem panu, w sterowniku już jest ten olej napędowy. Z tym, że ten czujnik mogę mieć na poniedziałek i teraz kwestia, czy auto może zostać, czy pan zostawiłby samochód w poniedziałek. My zrobimy tak, żeby to już nie szło, najwyżej będzie tam kapać trochę. I tyle, no, bo pan pewnie, pan z Radomia, tak? Czy jakoś tam tak, w pracy, tak, no? Tak, dokładnie. Mhm. To jak robimy? Niech to zostanie u pana. No tak będzie lepiej, bo my po prostu tak porozbebeszany będziemy 500 razy składać. Dobra, no to sprawa jasna. To auto zostaje, w poniedziałek dam panu znać, jak już tam wymienimy, nie? I tyle. Dobra, a pani ode mnie koszt takiego czujnika mniej więcej? To... Ten czujnik kosztuje 570 zł, to nie jest jakiś ten drogi, duży wydatek. No. No. No plus tu czyszczenie i tak dalej, jeszcze całości nie liczyłem, no w poniedziałek dam panu znać. Dobra, nie ma problemu. No tak, oczywiście. Popatrzymy sobie na wszystko, też będzie jazda testowa i tak dalej. Dobrze, nie ma problemu. Dzięki serdecznie za informację. Dobra, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. No dobra, czyli sprawa jasna. No dziękuję. 600 to nie jest też tak mało. No nie jest, no ale w skali, wiesz, jak płacisz za przegląd, nie wiem, 3500 czy coś, no to wiesz, no... Wiesz, ja też patrzę pod innym kątem, tak? No, gdyby ten przewód kosztował, nie wiem, 1500 zł, 2000, to byłby jakiś tam wydatek. No 570 to też wydatek, no. Ile kosztuje zatankowanie samochodu? 400? No to tak, ja to patrzę na zbiornik paliwa, tak? Piątek, piąteczek, piątunio. Robimy reklamę. Proszę bardzo. Z prawej strony zrobione, teraz lecimy z lewej. Kurna, znasz tego gościa? Nie znasz. Twarze podobne zupełnie do... Także słuchajcie, montujemy na koniec dnia, w piątek, piąteczek, piątunio. A Kamil, ty masz zezwolenie? Nie. Nie masz. Urwiesz mi od internetu. jestem hardkorem. Proszę bardzo. Operacja się udała. Wujek nas asekurował. O, i to mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Jak, panie Adrianie?
Podoba się. Dobrą robotę zrobiliśmy? Podoba się dla mnie, bardzo dobra robota. Dla ciebie się podoba, podoba tak? Podoba się dla mnie. Dobrze, dobrze. Tutaj druga część, słuchajcie. Także jest teraz elegancko. Tym akcentem kończymy odcineczek. Pamiętajcie o subach, lajkach, komentarzach i o tym, że mamy w ciągłej sprzedaży Datacola. Jak ktoś jest zainteresowany, to wiecie, co macie zrobić. Cześć!